Cześć, witam was na moim kanale i dzisiaj zebrałem was tutaj wszystkich po to, aby pomówić o czymś, co ja zrobię dla was. Kanał ma już parę miesięcy, niedawno przekroczyłem ilość 200 subskrypcji, także fajnie wszystko się rozwija. Oglądacie moje filmy, komentujecie, coraz większy ruch jest na kanale, a do tego zbliżamy się do setnego filmu i z tej okazji chciałem zrobić dla was konkurs, czy może nie tyle konkurs, co mam dla was niespodziankę. Otóż będziecie mieli szansę wygrać darmowe przejęcie konta, oczywiście robione przeze mnie, i umówimy się tak, że wybierzecie sobie dwa obszary w grze, w których chcecie, żebym coś wam poprawił, pomógł, doradził. Ja wtedy, jak będę już zbierzeć odpowiednie zasoby do tego, to wtedy ja się zaloguję na konto i zrobię to, co będzie w mojej mocy. A teraz, co zrobić, aby wygrać tą nagrodę? To jest bardzo proste, wystarczy subskrybować mój kanał i skomentować ten film. Napiszcie cokolwiek, co tam, na co macie ochotę, a ja potem użyję strony, które wylosuje jeden komentarz osoby, która subskrybuje, i skontaktuję się z tą osobą po to, żeby ustalić już szczegóły. Dobrze, to jak już to mamy za sobą, to chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Może pamiętacie, na początku kwietnia zacząłem spisywać nagrody, jakie dostaję z Clan Bossa. No i myślę, że minęło prawie, półtora miesiąca minęło. Więc pomyślałem, że podzielę się z wami wynikami. Oczywiście nie przekładajcie tego jeden do jednego na swoje konto, bo to jest tylko to, co ja trafiałem, i to nie przez jakiś szczególnie długi okres czasu. To są tylko dwa konta, także nie można tego przekładać na całą grę. To jest po prostu to, jak wyglądały moje nagrody w przeciągu ostatniego półtora miesiąca, dokładnie od 6 kwietnia. I tak widzicie, mam tutaj podział na Clan Bossy, nagrody te najważniejsze, które mnie interesują, podsumowanie, potem procentową wartość, jaką zyskałem. Także jak widzicie, na moim głównym koncie przez ten czas udało mi się trafić 13 secretów. Głównie to jest Ultra Nightmare, no i to prawie niecałe 12%. 12% chestów ma Secret. I tutaj to są tylko te najwyższe chesty, tak, Transcendent. Na dole macie dla porównania szanse, jakie zostały wydobyte z kodu gry. Na Nightmare już mamy dużo mniej. 3 tylko Secrety, no i to jest nieco ponad 3,5. Na Brutal 0 było, na Hardzie 0, ale Hard bardzo rzadko robię. Ultra Nightmare codziennie 2 nagrody dostaję. Brutal przeważnie jedną, czasami się zdarzy, że 2, więc tak to wygląda. No, jeśli chodzi o Voidy, 18 dostałem, 14 z Ultra Nightmare, 3 z Nightmare, 1 na Brutal się trafił. Także tu już mamy ponad 16%, na Nightmare dokładnie tak samo i nieco ponad 1,5% na Brutalu. Za to Enchantów jest naprawdę dużo. Jak widzicie, 71 przez ten czas dostałem, prawie 50 w Ultra Nightmare. I tak to wygląda, ponad połowa nagród chestów w Ultra Nightmare zawiera u mnie Enchant, 20% na Nightmare, 8 Brutal, 33% na Hard. To się wydaje wysokie, ale dlatego, że to są może, nie wiem, 3 razy trafiłem nagrody z Harda, tutaj mam zapisane, raz się trafił taka nagroda. Potem książki, no tu jak widać, bardzo niewielka różnica jest między Ultra Nightmare i Nightmare, 8 i 7, razem 15, 9 i 1% mniej na Nightmare. Książek epickich razem 18, głównie to jest Ultra Nightmare, niecałe 19%
czestów otrzymuje taką nagrodę. Jak zobaczycie za chwilę, to jest bardzo duża różnica między tym kontem a moim drugim kontem. Jak widzicie, to było ile? 16? 18. Czyli prawie dwa razy więcej tutaj epickich książek dostałem. No a popatrzmy na Sacredy. Tutaj Sacredy tylko z Ultra Nightmare leciały. 17,5% prawie. Także całkiem przyjemnie. Voidów 16, jak tam było, po 13 i 18. Także tutaj mam więcej tych mniej. Także prawie 14% chestów na Ultra Nightmare. To jest Void, 3,5 na Nightmare i jeden się trafił nawet na Brutalu. Z tym, że tutaj Brutal robię troszkę rzadziej. Jeśli chodzi o Ancienty, to 60 dostałem, 41 z Ultra Nightmare, 15 Nightmare. Tak to wygląda. Jak widzicie, Hard jest 100%, bo chyba jeden chest był i jeden item i wtedy trafiłem niebieskiego. Tutaj też blisko 50% z taką częstotliwością dostaję na Ultra Nightmare, ponad 17,5 na Nightmare, ponad 6 na Brutalu. Jeżeli chodzi o Lego książki, no to 9 i też podobnie, też różnica jest tylko jednej książki między Ultra Nightmare i Nightmare u mnie, czyli prawie 6% i prawie 5%. No i całkiem sporo dostaję tutaj epickich, 23 na Ultra Nightmare, 8 na Nightmare, jeszcze dwie na Brutalu się trafiły, czyli co czwartym czeście mam na Ultra Nightmare, mam epicką książkę, prawie 9,5 na Nightmare i 4 na Brutalu. Tak to wygląda. Oczywiście nie przestaję tego sobie liczyć, będę to sprawdzał dalej i pewnie co jakiś czas będę wam dawał, będę aktualizował te informacje. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko, taki krótki filmik piątkowy. Mam nadzieję, że coś fajnego będziecie przez weekend robić. Można wyjść, można się zabawić, można się napić piwka. Także ja zamierzam akurat właśnie to robić. Tego z mojej strony już wszystko. Życzę miłego weekendu. Cześć.